Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w zupełnie nowej serii na moim kanale. Będzie to seria realna na świetnie znanej mapie Erlengrad. Moim zdaniem jest to najładniejsza mapa, jaka kiedykolwiek została stworzona przez Giantsa, jaką kiedykolwiek Giants wyprodukował. Możecie zobaczyć teraz te piękne alpejskie tereny. Naprawdę jest to śliczne. I to będzie seria realna, dlatego w dzisiejszym odcinku wytłumaczę Ci, co rozumiem przez realne granie, co tutaj będzie dozwolone, co nie, jakich modów zamierzam użyć. Natomiast na razie obserwujemy gospodarstwo startowe, czyli dokładnie to, co zostało przygotowane przez Giantsa. Jak widzisz, będę tutaj zaczynał w trybie nowy rolnik, czyli będę miał tutaj zbudowane gospodarstwo. Będę grał na poziomie łatwym, jeśli chodzi o poziom trudności, ale tak naprawdę to tyle z ułatwień, dlatego już teraz zostaw łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteś nowym widzem. A ja idę teraz pokazać Ci, jakie będą ustawienia w tej serii. Zacznijmy sobie od tego, że będziemy mieli oczywiście wzrost sezonowy i będzie tutaj zastosowany po raz pierwszy DLC Precision Farming. Po raz pierwszy będę korzystał z tego dodatku. Po raz pierwszy będę nagrywał film właśnie z tego DLC. Nigdy wcześniej jeszcze czegoś takiego nie robiłem, tu w ogóle jakieś pole było utworzone dziwne, więc ja sobie je skasuję. Zobaczcie teraz na mody i DLC, które są tutaj dodane. Wszystkie DLC, poza właściwie jednym, okej, Straw Harvest nie jest formalnie DLC, ale jest takim dodatkiem i nie będzie tutaj Straw Harvest ze względu na błąd, który był związany z produkcją peletu. Z ciekawszych ustawień będzie oczywiście włączona orka, wapno, kamienie, chwasty, ale pojawi się też jeszcze jedna nowość. Nie będzie tutaj wyłączonego niszczenia plonów, to znaczy będzie ono włączone. Jeżeli na przykład zasieję sobie pszenicę i wjadę w tą pszenicę zwykłym traktorem, to ona się zniszczy. Będzie to jednocześnie pierwsza seria, która jest nagrywana właśnie w taki sposób. Ja muszę się nauczyć oczywiście teraz tego DLC, Precision Farming, rolnictwo precyzyjne, ponieważ to jest coś, co jest dla mnie zupełną nowością. Oczywiście w tej serii super siła nie jest możliwa. Nie będę korzystał z tej super siły, z jednym małym wyjątkiem. I już Was uspokajam, to nie tak, że ja tutaj nagle wygeneruję miliony palet i będę je przerzucał super siłą. Nie, nie o to tutaj chodzi. Natomiast ja wykorzystam tą super siłę jeden raz w dzisiejszym odcinku, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jeden przyrząd, jedna maszyna nie ma sprecyzowanej wagi, a to oznacza, że nie do końca wiadomo, czy da się ją podnieść, czy nie. Zobaczcie, teraz musiałem skorzystać z super siły, ale jest to bardzo delikatne nagięcie tej zasady, z tego względu, że taką kosiarkę i tak jedna osoba albo dwie powinny być w stanie załadować na taką pakę. Ja po prostu jadę z tym do sklepu, dlatego że to jest sprzęt, który nie jest potrzebny dla mnie później, więc tylko w tym jednym przypadku mogłem skorzystać z super siły. Poza tym z super siły nie planuję tutaj korzystać. I ja wiem, że zaraz tutaj napiszecie komentarze, tak, czarny pan wytrzymał bez super siły 3 odcinki, a w czwartym odcinku doszedł do wniosku, że jednak palety trzeba ładować super siłą. No mam nadzieję, że tak nie będzie, mam nadzieję, że tutaj tym razem wytrzymam trochę dłużej i mam nadzieję, że będziemy się tutaj świetnie bawić. Od razu uprzedzam pytanie, jak często będzie nagrywana ta seria, kiedy ona się będzie pojawiać? No to już Wam odpowiadam. Na ten moment serię planuję raz w tygodniu, natomiast jak długo ona będzie grana, to wszystko oczywiście zależy od Was. Od razu mówię, że nie będzie to seria grana niewiarygodnie długo, dlatego że no tak jakoś czuję, że tutaj może kilkanaście odcinków z niej zrobimy, może trochę więcej, chociaż w sumie No Man's Land też miało być grane kilkanaście odcinków, a jak widzicie nagraliśmy ich już znacznie, znacznie więcej, więc ja nie będę się tutaj deklarował, że nagram na przykład odcinków 15, bo być może nagramy ich zdecydowanie więcej. Dopóki są pomysły, dopóki oglądacie te odcinki od początku do końca, to odcinki będą powstawać, no chyba, że po prostu dojdę do wniosku, że to już jest koniec, bo po prostu jestem wypalony, albo po prostu dojdziemy do wniosku, że nie ma sensu grać dalej. No, będę Was wtedy oczywiście o to pytał.
Natomiast na razie bardzo ważna kwestia jest taka, że ta seria będzie nastawiona na produkcję zwierzęcą. Będzie ona nastawiona na krowy. Jak widzicie, na gospodarstwie startowym znajdują się już krowy. Jest ich 15 sztuk. Są to jałówki, są to krowy malutkie, są to krowy, które jeszcze nigdy nie dawały mleka. Dlaczego tak jest? Skąd ja o tym wiem? No to już wam mówię. Po prostu ja tutaj korzystam z moda Enhanced Animal System, czyli jest to mod, dzięki któremu ta produkcja zwierzęca, dzięki któremu opieka nad tymi zwierzętami jest bardziej realna. Jeśli chodzi o mody, które będą wykorzystywane w tej serii, to będzie ich niewiele. Absolutnie nie będzie tutaj żadnych nierealnych modów. Nie ma opcji na mody, które będą w jakikolwiek sposób zmodyfikowane w taki sposób, żeby były nierealne. Nie ma opcji na żadne autoloady. No po prostu nie, to ma być granie realnie. Realnie to znaczy tak, jak dostarczył grę Giants, po prostu. Tak ja to rozumiem, bo z drugiej strony nie będę sobie na siłę utrudniał życia. To nie będzie tak, że ja teraz nagle ogarnę sobie 1000 modów, na przykład na zakopywanie się w polu albo na jakieś manualne podłączanie, aż tak nie. Ja po prostu będę grał tak, jak Giants dostarczył tą grę, bez żadnych ułatwiaczy, bez żadnych autoloadów, bez super siły, z wymuszaniem pierwszeństwa, jak widzicie, ale to akurat szczegół, nie będziemy się tego za bardzo czepiać, więc moi drodzy, tak ma wyglądać ta seria. To ma być zupełna nowość, tutaj będzie trzeba grać i na pewno wykazać się cierpliwością, żeby na spokojnie po prostu zdobywać kolejne rzeczy. I pewnie teraz się zastanawiacie, no dobra, no ale jak ja zamierzam zarabiać pieniądze, co ja zamierzam tutaj robić? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, będziemy tutaj mieć produkcję zwierzęcą, więc będą tutaj krowy, prawdopodobnie będą też może świnie i na pewno będę chciał wykorzystać moda na powiększanie pastwisk, bo to jest coś, co naprawdę podnosi realizm. I teraz tak. Jeżeli macie propozycje jakichś modów, które warto byłoby wykorzystać, to po prostu napiszcie mi o nich w komentarzach. Ale ważna rzecz jest taka, to muszą być mody, które są realistyczne, to znaczy musi być na przykład jakaś maszyna, która faktycznie nie jest zmodyfikowana nierealnie, no bo każdy nierealny mod z automatu jest wykluczony z tej serii. Mam nadzieję, że rozumiecie te zasady. Ja też będę grał w zupełnie innym stylu od tego, do którego was przyzwyczaiłem w ostatnim czasie, no bo jakby nie patrzeć, no to przecież super siła chyba w każdej mojej serii była, nawet w tych prawie realnych, natomiast w tym momencie naprawdę nie będę z niej korzystał. Jadę robić normalnie siano, zobaczymy jak to się będzie oglądać, zobaczymy jak wam się to będzie podobać. Mam nadzieję, że bardzo, ale każda konstruktywna krytyka oczywiście jest mile widziana. No i będziemy tutaj bawić się właśnie nowym DLC, jak dla mnie nowym, mimo tego, że to absolutnie nie jest nowe DLC, rolnictwo precyzyjne. Kupię sobie dzisiaj troszeczkę rzeczy i oprócz tego będę musiał zainwestować trochę pieniędzy, bo jak widzicie mam 100, prawie 50 tysięcy euro. No i jak ja zamierzam w ogóle zarabiać? Przede wszystkim na pewno postawię sobie generator. No pójdę troszeczkę na łatwiznę i kupię sobie jeden generator, jeden panel fotowoltaiczny sobie kupię, żeby po prostu go postawić, gdzieś tutaj będzie sobie stał, a oprócz tego na pewno będę chciał zrobić akcję kiszonka, bo to jest coś, co się mega opłaca i na pewno będę chciał zrobić, o, nawet nie mogłem rozładować teraz, okazało się, że po prostu już moje zwierzęta są nakarmione na 100%, no ale skoro tak, to ja pojadę, doładuję tą przyczepę i ona będzie sobie tutaj czekać. Natomiast jeszcze będę chciał kupić sobie kilka szklarni. Ja wiem, że szklarnie pozwalają zarobić ogromne pieniądze, ale szklarnie produkują też dużą ilość palet. Jak to wszystko pogodzić, żeby niekoniecznie cały odcinek trzeba było te palety ładować? Rozwiązaniem jest automatyczna sprzedaż, która jest przeze mnie traktowana jako gra w 100% realistyczna. No bo po prostu wirtualny, nie wiem, jakiś handlowiec przyjeżdża, odbiera to wszystko, odbiera cały towar, ale oczywiście ja będę zarabiał dużo mniej. Ja będę zarabiał o 40% mniej, ale będę musiał normalnie dostarczyć wodę z rzeki albo z tej mojej studni głębinowej gdzieś tam, żeby po prostu zarobić trochę pieniędzy. Ale to w dalszej części odcinka, dlatego że na razie, jak widzicie, jeszcze robię siano. Zatrudniłem sobie pracownika, tego zwykłego pracownika od Giantsa, on tutaj jedzie, tylko że po prostu ten pracownik rozpoznał szerokość roboczą bardziej nie kosiarki, tylko przetrząsacza i efekt jest taki, że po prostu zostawił trochę pasków, ale nie będę się tym przejmował, po prostu zostały równe mijaczki, więc może kiedyś to poprawię, może nie, czas pokaże, zobaczymy. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, będę wykorzystywał tutaj moda Curseplay, no bo jak pewnie wiecie, to też jest mod, który naprawdę bardzo potrafi pomóc, a nie jest to mod, który działa w jakiś
nierealny sposób. Nawet bym powiedział, że on zdecydowanie bardziej podnosi realizm, bo ten pracownik jeździ w bardziej naturalny sposób, niż gdybym miał jeździć tylko i wyłącznie pracownikiem Giantsa. Ale w dzisiejszym odcinku raczej moda Courseplay nie będę wykorzystywał. Teraz natomiast pojadę po raz pierwszy po wodę. Tutaj mam taki fajny wjazd do tej rzeki. Generalnie ta rzeka jest bardzo ciężko dostępna na mapie Erlengrad. Może jeszcze dwa słowa o tej mapie, ale to za chwilę. Natomiast rzeka na tej mapie jest bardzo ciężko dostępna, ciężko do niej wjechać. Wszędzie są skały, te zbocza, właściwie brzegi rzeki są bardzo strome. Ciężko się tam dostać jakimś takim pojazdem, no ciężarówką to już w ogóle. Tak naprawdę tylko ciągnikiem można wjechać i naprawdę polecam do tego małą beczkę. Ta beczka od marki Josquin jest zdecydowanie ok. No tylko jej wada jest taka, że pojemność nie jest zbyt duża, bo to jest 7000 chyba 100 litrów albo 7300, jakoś tak. Natomiast teraz postawię sobie jeszcze szklarnię. Tutaj postawię z boku gospodarstwa pierwszą szklarnię. Zastanawiałem się, gdzie postawić drugą, ale nie będę niszczył aż tak bardzo terenu, więc spróbuję ją postawić gdzieś tutaj w kącie. Mam nadzieję, że się uda. Udało się. Jak widzicie, teren się troszeczkę popsuł z drugiej strony, ale nie aż tak bardzo. Tu był taki fajny plac, ale jak widzicie, ja go troszkę już zagospodarowałem, bo pojechałem kosić tam po prostu trawę, więc na razie nie będę nic z nim więcej robił. Tu postawię sobie szklarnię numer 3 i jeszcze jedną ogarnę. 4 szklarnie będę miał tutaj na gospodarstwie. Nie będzie to bardzo dużo. Nie wiem, czy możecie zwrócić uwagę na to, że mam jeszcze dodatkowe szklarnie, w których będę mógł produkować m.in. ogórki, paprykę zieloną oraz cebulę. Ale nie będę tych szklarni stawiał na razie, dlatego że to są szklarnie, do których trzeba dostarczać jeszcze kompost oraz płynny nawóz. To taka ciekawostka jest, jakby ktoś pytał. Ja te szklarnie albo omówiłem, albo omówię za jakiś czas tak dokładniej, natomiast na razie wiedzcie tylko tyle, że one tutaj są. Do tego będziemy mieli jeszcze kilka ciekawych sadów, ale to również jest temat na przyszłe odcinki, dlatego że pomyślałem sobie, że po prostu sady też mogą tutaj być. Tak czy inaczej, na razie mam 2560 litrów, ponieważ nalałem już wodę w mojej zagrodzie. Myślałem, że troszeczkę teren tutaj wyrównam, ale niestety nie mam takiej możliwości, dlatego będę musiał dodać sobie moda Paint and Terraform Everywhere. Generalnie ja będę dodawał mody tylko te, które na pewno nie będą uderzać w realizm. Oczywiście przekształcanie terenów zawsze i wszędzie to nie jest problem, dlatego że wtedy będę w stanie wyrównać na przykład różnego rodzaju niedoskonałości, które powstały przy budowie. Tak czy inaczej, to mają być mody, które generalnie nie będą zaburzać realizmu gry, czyli nie będzie żadnych autoloadów, nie będzie żadnych jakichś turbomodów, nie będzie żadnych nierealnych maszyn, które będą jechać 50 km na godzinę w trakcie pracy, nie ma takiej możliwości i najprawdopodobniej nie będzie dodatku Straw Harvest ze względu na błędy, które w nim występują. No nie będę po prostu tworzył peletu po to, żeby się dorobić na tym bardzo szybko za pomocą paszowozu. Ja będę chciał rozdrabniać słomę za pomocą paszowozu, a nie robić peletu. Ważna sprawa jest taka, że jeżeli robicie pelet i chcecie podścielić nim tak naprawdę pod zwierzętami, no to macie 4 razy więcej podściółki niż gdyby zrobić normalnie to za pomocą słomy. To jest też błąd, który bardzo mocno działa na moją korzyść, więc nie będę sobie ułatwiał po prostu w ten sposób rozgrywki. Doszedłem do wniosku, że byłoby to nie okej, to nie jest realne. Oczywiście w innych seriach można się tak bawić, bo to jest jednak taki oficjalny mod, można powiedzieć, ale no nie tutaj. Dlatego tutaj będę sobie jeździł nie zawsze po drogach, no bo przecież mogę sobie jeździć wszędzie, to jest traktor w końcu, no to taki mały czołg, on sobie tutaj poradzi. Natomiast nie ma opcji na żadne nierealne mody. No dobra, no to jaki jest plan na rozwój tego save'a? Jaki jest plan na rozwój tego wszystkiego, co my tutaj mamy? Oto jest pytanie. Tutaj naprawdę będzie tego bardzo dużo. Tutaj będziemy mieli naprawdę fajną zabawę. Ale na razie trzeba zawieźć wodę do szklarni. Zobaczcie, mam tutaj traktorek Lindner Lindtrak i nie będziecie chyba zaskoczeni, jak powiem wam, że jest to jeden z moich ulubionych w ogóle traktorków w grze. Generalnie jest to mały traktor o mocy 136 koni mechanicznych, do którego można podłączyć tura. My mamy tutaj do niego tura, natomiast ja poszedłem jeszcze sprawdzić, czy do tej beczki nie jestem w stanie podłączyć drugiej, bo myślałem, że zrobię sobie taki zestaw, ale nie, nie ma tutaj haka, nie ma miejsca, żeby to wszystko spiąć, więc niestety nie uda mi się tego tutaj dokonać. Lindner Lindtrak ma taką bardzo fajną rzecz, że wszystkie koła są skrętne. To znaczy mogą być, bo akurat w tym momencie nie są tylne skrętne, bo po prostu zmieniłem sobie ustawienie. I jest to mega wygodna rzecz, jeżeli trzeba pracować na jakichś ciasnych podwórkach. Tur powoduje, że to jest traktor bardzo uniwersalny i ja go po prostu bardzo lubię. 136 koni to jest wystarczająca moc na małe, początkowe gospodarstwo.
Tutaj w ogóle mam troszkę sprzętu, ponieważ mam jeszcze taki chwytak do beli. To jest chwytak marki Schmetterling, z tego co pamiętam, albo model to jest Schmetterling, nie pamiętam już. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie przekręciłem. Natomiast ja go będę chciał wykorzystać, żeby pokazać wam, jak to wszystko wygląda. Ja już z niego korzystałem kiedyś na Zielonce, gdy robiłem jakiś kontrakt. To była naprawdę hardkorowa akcja, bo tam był problem polegający na tym, że ja zrobiłem zbyt duże bele i po prostu one nie za bardzo się mieściły na ten uchwyt. Ale być może tutaj, gdy bele będą znacznie mniejsze, będzie po prostu łatwiej. Jadę zatankować po raz kolejny moją beczkę. Zobaczcie, 7300 litrów wody i teraz mogę pojechać zalać kolejną szklarnię. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja jeżdżę do rzeki, a nie biorę wody z mojej studni głębinowej, która gdzieś tutaj przecież stoi. O właśnie, tu po prawej stronie mamy tą studnię. Ja do tej studni też pojadę, tylko weźcie pod uwagę, że jeżeli jedziecie do tej studni, to po prostu musicie płacić za wodę i to bardzo dużo płacić za wodę. 1000 litrów wody kosztuje aż 100 euro. To jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście, jeżeli byście chcieli na przykład skorzystać z moda takiego na automatyczne nawadnianie, no to wtedy płacicie jeszcze więcej, no ale już przynajmniej wozić tego nie trzeba. Tak jak powiedziałem, miałem sobie kupić tutaj jeden panel fotowoltaiczny, czyli po prostu jeden taki element, który będzie generował dla mnie trochę pieniędzy. On kosztował niecałe 100 tysięcy euro, natomiast ja wziąłem sobie też kredyt właśnie o wartości 100 tysięcy euro, po to, żeby troszkę tego odrobić. Oczywiście ja tutaj z kredytu będę korzystał, no bo jak pewnie wiecie, kredyt nie jest niczym nierealnym. Większość rolników ma jakieś tam kredyty, czy tam leasingi, więc ja będę z tego korzystał. Na razie wszystkie maszyny, które tutaj są, należą do mnie. Natomiast w przyszłości pewnie będę niektóre maszyny po prostu wypożyczał. I planuję wykorzystać też moda lease to own, czyli leasing na własność. Chodzi o to, żeby mieć możliwość wykupu później takiej maszyny. A na razie postawiłem sobie budynek, o którym kiedyś wam mówiłem w jednym z odcinków z serii Wbijam na chatę. Zastanawiałem się, co to jest, nie wiedziałem, co to jest za budynek, a teraz już wiem, między innymi dzięki waszym komentarzom, że jest to obiekt, dzięki któremu pracownicy powinni pracować szybciej o 11%. Podobno mają też pracować dokładniej, więc jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie moi pracownicy, oczywiście uwzględniając tutaj pracowników Giantsa, będą pracować faktycznie szybciej, ale to nie jest jakiś wielki problem, czy oni będą pracować szybciej o te 11%, tylko przede wszystkim, czy będą pracować dokładniej, bo jeżeli tak, byłoby fajnie. No ale jeżeli nie, no to cóż, będzie trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Na razie widzę, że pracownik przestał pracować i się zwolnił, więc cóż, nic mu na to nie poradzę. Natomiast ja już kończę robić dzisiaj siano. To siano, które tutaj zrobiłem, ono sobie tam będzie czekać. Będę je oczywiście zbierał pewnie w kolejnych odcinkach i dawał je moim krówkom do jedzenia. Natomiast teraz zamierzam zrobić sobie troszeczkę kiszonki. Ale dzisiaj kiszonki nie będę robił, bo nie będzie już na to czasu, tylko dzisiaj zamierzam ściąć trochę trawy. W międzyczasie pojadę jeszcze zawieźć odrobinę wody, żeby te szklarnie mogły na spokojnie rozpocząć produkcję. Oczywiście ustawię sobie, albo już ustawiłem automatyczną sprzedaż, dzięki czemu będę w stanie zrobić taki trochę pasywny dochód, ale z drugiej strony będę miał ten dochód pomniejszony o 40%, czyli bardzo dużo. Tutaj są te dwie szklarnie, do których jeszcze wody trochę trzeba dolać. Nie chce mi się już jechać do rzeki, dlatego że to jednak jest kawałek, więc teraz pojadę sobie po prostu do tej studni. W ogóle ciekawy jestem, co by się stało. O, zrobimy eksperyment. Co się stanie, jeśli ja odczepię moją przyczepę? Okazuje się, że jeżeli odczepię beczkę, ale ustawiłem w niej automatyczne napełnianie, no to napełnia się ta beczka dalej. Tutaj gość wymusił na mnie trochę pierwszeństwo, ale wyprzedziłem go, więc całkiem spoko. Jedziemy do sklepu po specjalny przyrząd, który pierwszy raz pojawia się w ogóle u mnie na kanale. Nagrałem już z farminga chyba ponad 2000 filmów, ale nigdy wcześniej nie nagrywałem jeszcze niczego z DLC Rolnictwo Precyzyjne. Jakby ktoś pytał, jest to takie darmowe DLC, więc każdy z was może sobie je ogarnąć. Natomiast ja teraz jadę na moje pole, co prawda z małymi problemami, bo się wrąbałem w drzewo. Nie będę na razie analizował tego ekranu po lewej stronie, co tam się dzieje, bo sam muszę to dokładnie ogarnąć. Natomiast teraz idziemy badać glebę, dlatego że od tej gleby będzie zależało, co ja później muszę tutaj zrobić. No, jest tu trawa, no ale to jest bardzo fajne na tej mapie, że po prostu te łąki są traktowane normalnie jak pola. To jest mega fajna rzecz, bo to jest jedyna mapa, na której normalnie na łąkach można zatrudniać pracowników. Uważam, że to powinno być w podstawce w każdej mapie.
ale jest tylko tutaj, tylko na mapie Erlengrad i naprawdę jest to coś, co mi się bardzo podoba. Teraz jadę, pobieram próbki gleby, potem będę je musiał wysłać do laboratorium, za co oczywiście będzie trzeba zapłacić. Za zbadanie jednej próbki będę musiał zapłacić 50 euro, czyli generalnie nie tak mało. Tych próbek tutaj pobiorę sobie kilka, żeby całe pole było odpowiednio zbadane. Na tej podstawie będę wiedział, jaki jest tutaj rodzaj gleby, no a później będę mógł wykonać odpowiednie zabiegi uprawowe. No a na koniec będę miał oczywiście informacje na temat tego, jaki jest plon. Czy plon jest większy, czy plon jest mniejszy, bo generalnie tutaj ten plon będzie zależał od gleby i od tego, i od pewnie wielu jeszcze innych rzeczy. Na koniec będę dostawał nagrodę albo karę, więc jak widzicie, na razie zarobiłem tam jakieś 1 euro, zupełnie nie wiem czemu, no ale zobaczymy, pewnie zrobię z tego kiszonkę i dopiero wtedy coś zarobię. No i teraz, próbki gleby zostały pobrane, więc już moja maszyna została użyta kilka razy. Mogę oczywiście zlecić badanie całego obszaru, ale nie zrobiłem tego, dlatego że ja pobrałem te próbki, więc to było bez sensu, żeby najpierw pobierać próbki, a potem jeszcze zlecać badanie obszaru. Wciskam teraz odpowiedni klawisz i od razu wszystkie próbki lecą do badania. Zaraz się okaże, jaki mam tutaj rodzaj gleby, natomiast jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem i możesz napisać w komentarzu świetny początek nowej serii granej na mapie Erlengrad. Ja wtedy przypnę Ci oczywiście serduszko. No a na dzisiaj się z Tobą żegnam. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Do zobaczenia. Cześć!